Cześć, przyjechaliśmy nad morze do Mrzeżyna. Mamy akcję szukania Sirenheada, bodajże tak to się zwie. Na razie dzieci wybrały sobie jakieś inne, bo go nie było. I mamy już Sonika, pokaż Szymonku. Sonic X, roczna postać Sonika. Tak, Kuba ma jeszcze jakiegoś tam innego stwora. Cartoon Cat. No i biegamy dalej po straganach, potem zjemy coś i idziemy do hotelu Zalewski na Aquapark. Dobra, chłopaki przepadli, buszują. Szukają, zobaczymy co z tego wyjdzie. O, takiego mamy niebieskiego i różowego. No fajne. Fajne, nie? Versace, nosacze, podróby przerobione, Prada 500+, no zarąbiste są te torebki. Tutaj co jest? Coco Chanel. Super! No bo chłopcy, możemy zrobić tak. Tu są plecaki. Jak nie jeszcze znajdziemy, jak nie ma Sirenheada, no to może jakiś ten, nie? No dobra, przejdźcie się, zobaczymy. Ja się spytam pani. A niech se pooglądają. Chińskie dobrocie. Wariat i ten. Tato, nie wiesz co to jest King Willy? Nie, musisz mi powiedzieć. To jest ta jedna z postaci Bobby Playtime, ale nie jest w grze, tylko wymyślona ten. No bo, posłuchaj, Playtime Co, czyli firma zabawek miała stworzyć zabawkę o nazwie Silly Billy, ale maszyna zyskała anomalię i stworzyła dużo nieskształceń. Naukowcy się z niego wyśmiewali, rzucili go do spalarni i potem gniew pozwoliła mu przetrwać. I teraz urodził się jako Kitty Willy. No. Dobrze, akcja zakończona sukcesem. Mamy jednego, mamy drugiego. Już. Ty masz pieniądze, bo mamy urasy. Mam. No, chłopcy szczęśliwi, bawią się, przyszliśmy jeszcze na obiadek. Za cały obiad dla czteroosobowej rodzinki 114 zł. To naprawdę nie jest jakiś kosmos, więc ja nie wiem skąd te paragony grozy. Albo tutaj tak tanio trafiliśmy, zobaczymy jak będzie. Nie wygląda to chyba źle, nie? Mój dorsz. Taki nie jest za wielki, ale spoko, da się najeść. Zjedliśmy, nawet dobre było, moje chyba najlepsze. Bartek miał trochę mało tych pierogów, ale wypchane przynajmniej tym mięsem, mówi, że okej. Dzieci frytki, surówkę ja zjadłam. No i jak na moje standardy, to ten kotlet schabowy był na takim głębokim tłuszczu, ja aż tak głęboko nie smażę, ale zjedli, to najważniejsze. Także teraz zmierzamy już do hotelu, no w sumie do hotelu Zalewski. Bartek, on się Zalewski nazywał? Hotel Zalewski? Hotel Zalewski, tak. No, do hotelu Zalewski na Aquapark. Idziemy z buta, bo dorwaliśmy darmowy parking, więc nie będziemy ryzykować, że ktoś tam miejsce zajmie, no oszczędności, nie? I doszliśmy, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy już w akwaparku, no muszę wam powiedzieć, że jest super, jest czysta woda, cieplutka, jest bardzo fajnie, są ratownicy, piękne place zabaw dla dzieci, tu są jacuzzi, tu jest basen pływacki, można pograć też w siatkówkę, teraz wam pokażę. O. Jest tor przeszkód i brodziki dla dzieciaków. I tam na zewnątrz jeszcze są, za chwilkę tam pójdziemy. Szymek próbuje. Są też dwie duże zjeżdżalnie, jedna pontonowa, jedna chyba na tyłku. No i Kuba próbuje. Thank you.
ma chyba trochę inną taktykę. Szymek skacze. Przybliż mu. Szymek to cwaniak. No i co teraz? Przysuń mu tą jedną. Super! Siedzisz! No ale już idzie. I wyszłam na zewnątrz. Jest tutaj jeden głębszy basen. O, jacuzzi różne, rwąca rzeka. I tutaj jest splash. A tu są ślizgawki. Jest też zumba, jak widać. Obeszłam całość. Chłopcy sobie jednak upodobali tor przeszkód. Co ty mu robisz? No, wyszliśmy już. Ile byliśmy? Z 5 godzin? No. Idziemy do auta. Jezu, a wyszliśmy na zewnątrz i tu znowu parówa. Zaraz będziemy cali spoceni. Misja wykonana. Tyłki wymoczone. Do auta i jedziemy do mieszkanka naszego tutaj na Pomorzu. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!